zanim to wszystko, jak się to mówi, dojrzeje. Przeanalizowaliśmy, miesiąc czasu miałem na analizowanie tego audytu. Audyt liczył 370 stron, naprawdę jest lektura gruba. Trzeba było podyskutować w mniejszym gronie, przeanalizować. Wczoraj firma ze Szczecina przyjechała, przedstawiła według mojego zdania bardzo profesjonalnie. Wiadomo, że nie była w stanie przekazać wszystkich informacji, tylko te informacje najważniejsze. I to, co bardzo powinno trafić do ludzi, że te trzy wykresy, te trzy warianty, jeden wariant zerowy, który nie robimy nic, tak jak było, tak będzie, idziemy w dół, spadek bardzo duży w dół. Wariant pierwszy, który delikatnym ruchem, ale dobrym ruchem idziemy w górę, i wariant drugi, który tam, no, drastyczniejsze tematy, szybki zysk, duży zysk. I chcę do Państwa zaapelować, że tak jak powiedziałem wcześniej, proszę o przekazanie wszystkim mieszkańcom powiatu mielskiego, że na tą chwilę liczba 160 osób, która jest wymieniana w audycie, bo tak audyt wykazał, według swoich wyliczeń i fachowości, jest za dużo w szpitalu, no to też można sobie wnioski wyciągnąć, że wcześniejszy zarząd i dyrekcja pozwoliła na takie zatrudnienie. My w tej chwili, po krótkiej analizie, zwolnimy tylko tych na czas określony i tych, którzy odejdą na normalną emeryturę. Będziemy cały czas się przyglądać. Dla nas czynnik ludzki jest bardzo ważny, chociaż kilka razy spotkałem się z zarzutami takimi, że dla starosty nie liczy się człowiek. No, jest to bardzo ubliżające. Tych słów używa bardzo często pan Józef Smaczny, którego prawdopodobnie wezwę kiedyś na debatę, tak właśnie z udziałem was, państwa, panów, redaktorów, i podyskutujemy sobie na żywo, bo czytając kartki, skalując drugiego człowieka, to jest, szanowni państwo, w dzisiejszej dobie bardzo, bardzo nieładne. A tak właśnie postępuje pan Smaczny, który był pierwszym, nie będę mówił więcej, pierwszym starostą powiatu mieleckiego. I tu po raz kolejny mówię, proszę o spokój. Myślę, że szpital jest potrzebny nam wszystkim. Szpital się będzie rozwijał, szpital będzie szedł w dobrym kierunku, będziemy ściągać fachowców. Naprawdę, wczoraj dostałem już telefon, kilkakrotnie się pani zwracała z tytułem doktora pochodzącego z Mielca, chce przyjść do pracy do naszego szpitala. Ja mówię, no sama radość, nie pamiętam jaki kierunek. Powiedziałem, proszę, niech się pani zgłosi do mnie. Widzicie, jeszcze nie ma nic, a już ludzie przychodzą. Przyszedł lekarz z Bydgoszczy, przyjechał tu osobiście, bo przejeżdżał przez Mielec, spodobał mu się szpital. Został w ciągu 2 czy 3 dni przyjęty. Teraz przyjdzie jego żona, pediatra, której bardzo potrzebujemy. Także naprawdę siedzieliśmy cicho przez ten rok czasu. Były takie zarzuty, że starosta przez rok czasu nie robi nic w kierunku polepszenia sytuacji w szpitalu. Nie, to nieprawda. To jak dziś powiedziałem na komisji, że my się nie chwalimy, my nie ganimy poprzedników, żeście Państwo zauważyli, bo mogłem wyciągnąć wszystkich różnych papierów, co było, jak było, jakie były finanse, to sami żeście Państwo widzieli w 2014 roku, kiedy przyjmowali budżet na 15 rok, ale starosta spokojnie, dyplomatycznie, cicho nie atakował, tylko wziął się od początku za robotę. I te efekty, szanowni państwo, po roku pracy, nie żebym się chwalił, ale muszę się pochwalić, bo to już rok minął, są. Jest spora kupka pieniędzy przygotowana na inwestycje. I zapytałem się kiedyś pana Smacznego, czy przez 16 lat mieliście taką sytuację? Zamilczeli, nic nie odezwali. Znaczy, że nie mieli. Kredyty spłacone bez zobowiązań na przyszły rok i z dużą grupą pieniędzy. Nie będę mówił ceny, bo ja na razie jest niepotrzebny, ale chcemy zaczynać już inwestycje, będziemy prowadzić inwestycje bez kredytu, szanowni państwo. Po raz pierwszy prawdopodobnie przez te 16 lat duże inwestycje, mamy w tej chwili około 13 milionów przygotowanych na inwestycje. Który powiat tyle ma, który samorząd tyle ma, a że dziś idziemy w dalszym kroku, idziemy w temacie stworzenia centrum obsługi jednostek, w tej chwili chodzi nam o szkoły i zarządów powiatowych, to po co to robimy? Do lepszego funkcjonowania. Dziś znowu pan zarzut, że dla starosty tylko kasa, a nie czynnik ludzki. Nie. To nie jest prawda. Dla nas ważny jest człowiek, ale ważne są też finanse, za które odpowiadamy. Te finanse, które zaoszczędzimy na ten centrum, zaoszczędzimy około 700 tysięcy złotych rocznie, nie licząc żadnych dodatków i premii. Także, szanowni państwo, te pieniądze będą zainwestowane w edukację, w szkoły. Jak już mówiłem kilka razy, jak nasze szkoły wyglądają. My jako staroście naprawdę jest wstyd za ich stan techniczny. Musimy włożyć duże pieniądze, dużo sił, żeby te szkoły wyglądały, żeby do tych szkół przyciągać jak najwięcej ludzi. Najwięcej młodzieży, bo na tym to wszystko polega. Także może długo mówię. Jeżeli są jakieś pytania, uwagi, sugestie, bardzo chętnie się z Państwem podzielę.
może jakie korzyści będą dla pacjenta po wdrożeniu tych, tak, tych prawda, wniosków audytu. Bardzo mądre i konkretne pytanie, dziękuję. Myślę, że właśnie tutaj nie pokazywany jest czynnik w tym audycie, czynnik pacjenta. Dla nas, dla mnie będzie najważniejszym, bardzo ważnym tematem czynnik pacjenta. Zmieniamy teraz regulamin wynagrodzenia. Lekarz, pielęgniarka będzie musiała bardzo grzecznie, kulturalnie podchodzić do pacjentów. Przykładem takiego stanu rzeczy jest klinika amerykańska, na której nie miałem okazji przyjemności być, bo nie był jak najdłużej, ale z pacjentami, co rozmawiam, przechodząc z jednego oddziału, z naszego szpitalnego, idąc później na klinikę amerykańską, mówię, przechodzą, jakby na porównać z piekła do nieba, o, może przenośni to mówię, ale jest taka różnica i moim marzeniem, naszym marzeniem jest, żeby ten szpital oprócz dobrego imienia, funkcjonowania, był bardzo przyjazny, przyjemny i przychylny wszystkim pacjentom i myślę, że to nam się uda zrobić poprzez dobre wynagradzanie, poprzez premiowanie ludzi, którzy właśnie będą to swoje serce oddawać do wielu. Może jeszcze jedno. Na czym będą polegać tak konkretnie zmiany w zarządzaniu oświatą, które przygotowuje starostwo? Tu nie będzie dużych zmian, tu chodzi o obsługę finansową i kadrową. No, szanowni Państwo, jeżeli przeliczając, porównując, mamy tu radnego, który jest dyrektorem szkoły podstawowej w Mielcu i sam dzisiaj powiedział, szanowni Państwo, wasze zarobki, ilość etatów, no to jest przerażające. Sam dyrektor, który ileś tam kilkanaście lat jest dyrektorem, patrzy dziś, to dali wszystkim radnym dokumentację, jak to wygląda. My to chcemy skupić w jednym miejscu. Głównym celem właśnie tej zorganizowania tej jednostki jest wspólny VAT, wspólne rozliczenie VAT-u. Ja jako starosta, pani skarbnik, jako skarbnik powiatu, my w pierwszej kolejności odpowiadamy za finanse całego powiatu. I tak jest, bo komuś się wydaje, że dyrektor ma wykonywać takie i takie zadanie. Miałem takie przypadki w pierwszym roku, co dyrektor mówi, co będzie starosta gadał. Ja mam budżet. Ja mówię, dobrze, że masz budżet starosty. I teraz na 16 rok dałem mu właśnie prawdziwy budżet starosty. I musi go wykonywać to, co starosta dał. Bo nie chwaląc się, ale starosta odpowiada za budżet i tak musi być. Także tu dużych zmian nie będzie. Według mojego zdania, według naszego zdania będzie to lepsza organizacja pracy. No każdy się boi zmian, bo jeżeli siedzi sobie gdzieś na Groszkowskiego, czy tam w drugim, czy pierwszym, ale nie ma styczności z urzędnikami, nie ma styczności ze starostą. Podam przykład taki na własnej skórze, na własnych oczach, co zobaczyłem, kiedy starosta był na Sękowskiego, tu pracownicy prawdopodobnie byli bardziej szczęśliwi. No, mogli sobie wyjść kupić kanapkę, mogli sobie wyjść umówić się do fryzjera. Prawdopodobnie takie były tematy, bo to mi donieśli. A w tej chwili pracujemy wszyscy. Trzeba coś do starosty, w ciągu minuty schodzą od pierwszego czy do trzeciego piętra i rozmawiamy, podejmujemy decyzje, podejmujemy tematy. I dlatego może taki strach przed tym, czego do tej pory pracując przez 20-30 lat nie mieli. Ale apeluję, strachu proszę nie mieć, będzie dobrze. Panie starosto, jeśli można, bo tak odnoszę wrażenie, taki szykuje się pakiet poważnych tematów. W zaproszeniu na konferencję poza szpitalem były jeszcze kwestie transportowe, o których nie było mowy. No, chyba, że się spóźniłem, to mówić się wcześniej. Pan poruszył tutaj tą kwestię oświaty, a więc te trzy tematy. Oświata, transport, służba zdrowia to są dość ważne tematy. Uważam, że kończy się pewna epoka, nazwijmy to, która była do tej pory. I w związku z tym, czy nie uważa Pani tutaj to, co Pan mówił o tej debacie, którą Pan chciał wysłać Pana Smacznego, że można by było zorganizować taki jakby okrągły stół mielecki, gdzie Państwo moglibyście się porozumieć, a nie tworzyć pewnych widowisk, tak jak to było wczoraj czy na poprzedniej sesji, gdzie byście Państwo mogli wypracować jakiś taki konsensus dla najważniejszych mieleckich tematów, te przynajmniej te trzy, o których mówiłem. Czy Pana zdaniem byłaby taka wola ponad podziałami politycznymi, które są bardzo mocno wyraźne i widoczne na tych poszczególnych wystąpieniach? Jak najbardziej, panie Marku. Jak zauważyliście, jak pan Marek zauważył, starosta jest zawsze otwarty. Mediów się nigdy nie boi, wręcz przeciwnie, sam ich zaprasza. Cały czas drzwi do starosty są otworzone i zawsze zapraszałem. Jak pan zauważył, nie mówiłem o transporcie. A o transporcie zacząłem mówić praktycznie od marca, kwietnia 2015 roku, bo wiedziałem, co mnie czeka, jaka procedura. W 17 rok nieuchronnie bardzo szybko dobiegnie. I jak Państwo żeście tam słuchali, czytali, no różne były komentarze i tak dalej. Mój temat był skierowany w
kierunku miasta, żebyśmy my jako pierwszy powiat, bo że w Polsce, tak prawdopodobnie w jakimś tam mieście już takie coś funkcjonuje, mieli wspólny transport. Transport zbiorowy, który by służył wszystkim mieszkańcom. Dla dobra miasta, dla dobra całego powiatu, a w szczególności dla dobra wszystkich naszych mieszkańców. Byłyby to nowe autobusy, za które moglibyśmy kupić za 85% finansowania. I tu dziś pani asystent przyniosła mi gazetę, fakty mieleckie, no, które no, wypisują dobrze jakieś tematy, że pani Karwacka wypowiada się w imieniu prezydenta, że starosta nic w tym temacie nie robi. Pani Karwacka nie wie, że pan starosta bardzo dużo robi. Dlatego te rozmowy nie powinny być przez media, powinny być przy stole. Starosta jest przygotowany profesjonalnie, ale prawdopodobnie bez miasta. 17 roku, 1 stycznia na drogi powiatowe wyjedzie transport publiczny. Tylko serce nie będzie boleć i powiem to wszystkim, kiedy już koncesja będzie wybrana, że nie miasta, a powiatu. Przyjdą jednostki, nie wiem kto, będzie konkurs, przetarg ogłoszony, przygotowujemy się, mamy wszystkie dokumenty, dane i tak dalej. Chciałem to zrobić wspólnie z wójtami, z prezydentem, lecz jak mówiłem zawsze, do tanga trzeba co najmniej dwojga. Nie ma tego, apeluję, a ten okrągły stół, czy okrągły, czy tak jak u mnie prostokątny, w cudzysłowie. Powinien być, powinniśmy rozmawiać. I tak liczyłem, że na początku ta współpraca się układała w miarę, że no, wymienialiśmy się wspólne boisko, o które kilka dni, czy kilka tygodni, nie, kilka dni temu pan prezydent zabrylował w szkole, zespole szkół, znaczy w szkole liceum numer 1, w którym to dzięki niemu prawdopodobnie powstało boisko. No szanowni państwo, no nie może tak być, no przecież to boisko powstało wspólnymi siłami i starosta zaprosił prezydenta na otwarcie, bo pan prezydent myśliwiec dostał kwiaty, przeciął wstęgę. No dziś po raz kolejny w mojej szkole robi się jakieś spotkanie. Przepraszam, wiem, to był chucpę. Dlatego no nie mogę dalej nie reagować na te tematy. Jestem dalej otwarty. Mówiliśmy z panem Markiem na temat parkingu, o którym mówiłem od samego początku, kiedy nastałem jako starosta. Zróbmy wspólny parking. Będzie służył wszystkim. Tu, obok budynku MPB, przy szpitalu, przy urzędach, przy policji, przy starostwie. No dalej mówię, do tanga trzeba dwojga. Pan prezydent mówi nie. Ja mówię tak. Teren jego, ziemia jego. Koncepcja powinna być jego. Ja podpowiadam z możliwością dołożenia finansowego. Widzicie państwo, nie ma woli. Także no, ja jestem zawsze otwarty na rozmowy, zawsze otwarty na współpracę, zawsze chcę razem współpracować, no ale no, jak już nie ma woli z drugiej strony, tylko medialnie. Widzicie państwo na różnych spotkaniach, to wygląda też nie tak. Panie starosta, czyli dobrze zrozumieliśmy, idea zorganizowania jednak tego wspólnego transportu już tutaj nie będzie kontynuowana, tak? Czyli... Dałem kolejny czas prezydentowi, który według mojego zdania gra na czas, przeliczenia, koncepcje, wyliczenia, obliczenia. W matematyce ja zawsze powiem 2 na 2 to jest 4, w transporcie 22 lata, podejmuje się decyzję konkretnie szybko. Niech liczy, ale jednak według mnie ten czas już dobiega końca i ja muszę prowadzić swoją procedurę. A czego pan jako starosta oczekuje od prezydenta, czy od wójtów, czy burmistrzów w sprawie tego transportu zbiorowego? Od wójtów i burmistrzów oczekuję jednego, wspólnej współpracy. Kupcie od 1 stycznia, jeżeli będziemy mieć nasz mielecki transport, kupcie u nas bilety. Więcej nic, żeby młodzież do waszej szkół była dowożona przez nas transport. Nie trzeba dopłaty, nie trzeba. Tutaj prezydent się pyta, no kto dofinansuje ten transport, czy on będzie opłacalny. Ja wiem, jak transport wygląda. Jeżeli w transporcie będzie dyrektor, wicedyrektor, prezes i sekretarek kilka i księgowych kilka, no to mówię państwu dziś publicznie, nie będzie opłacalny. Ale mając nowe sprzęty, dobrego menedżera jednego i kogoś do obsługi, dzisiaj obsługi komputerowe, czytanie kart, tacho i tak dalej, to jest bardzo prosty temat, no to są zyski. Dlatego jeżeli nie zrobimy tego pierwszego kroku, że będziemy robić analizę, pierwszą analizę, jaką wykonałem, zapłaciłem ja 22 tysiące, czy jest możliwość przejęcia transportu przez miasto. Ja twierdziłem, że jest. Gość z refundy, którego zaprosiłem, powiedział, że jest, ale pan prezydent zażyczył sobie na piśmie. To opracowanie kosztowało 22 tysiące. I co z tego? Leży w szufladzie u starosty. Oczywiście napisane tak, z możliwością na tak. Leży u starosty, leży u prezydenta. W tej chwili prezydent, z tego co powiedział, opracowuje swoje jakieś następne tematy, opłacalności i tak dalej. Ja mówię, jeżeli byśmy poszli wspólnie, wszyscy razem, transport jest opłacalny i w przyszłości będzie opłacalny, bo musimy dużo pracy, jeżeli autobusy będą
nowe, jeżeli będą w odpowiednich godzinach chodziły. Zobaczcie Państwo, jak MKS. Nie wiem, jak